Kosmodrom. Prowadzimy nasz reportaż z nowego kosmodromu, gdzie w ciągu najbliższych godzin powinien nastąpić start rakiety, na pokładzie której znajduje się cenny ładunek, przeznaczony do wysyłki na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przypomnijmy, że budowa tego kosmodromu została zakończona niedawno. Na terenie kilkudziesięciu hektarów rozmieścili się techniczny kompleks, hangar dla budowania rakiety, kompleks startowy, a także centrum dowodzenia. Została wykonana poważna praca, aby przygotować się do startu. Mamy nadzieję, że odbędzie się on w normalnym trybie. O matko! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Patrzcie, to jest MST. Specjalny samochód, który wykorzystują do tworzenia filmów poza telewizyjnym studio. Na kosmodromie MST jest odpowiedzialny za filmowanie startu rakiety i jego transmisję. Ale wydaje się, że z tym autem coś się stało. Wydaje się, że samochód się zepsuł. Ale w czym jest problem? Czy masz jakiś problem z anteną? Ojojoj! Bez tego nie będziemy mogli przekazać sygnału. I startu nikt nie zobaczy. Nikt mnie nie zobaczy? W takim razie nigdzie nie lecę. Nie warto się martwić. Naprawimy to razem. Tak, wszystko jasne. Znaleźliśmy uszkodzenia. Dzieciaki, pomożecie mi naprawić? Do dzieła! Zacznijmy od pogiętego masztu anteny. Spróbujmy to. Obawiam się, że ta opcja nam nie pasuje. Jest zbyt drewniana. To może być tą? Ta jest metalowa, ale za szeroka. W takim razie tą. Teraz zabierzemy się za mechanizm obrotowy. Tak, tak, tak. Pewnie ten. Można do niego postawić antenę, ale kręcić się nie będzie. Myślę, że ten będzie się kręcił. Ten z kolei się kręci, ale nie utrzyma się na dachu. Wtedy ten. Hurra! Teraz zbierzemy wszystko razem i zamontujemy antenę. Hoho, połączone. Hurra! Pozostaje nam bardzo mało czasu. Podczas startu wszystko musi działać sprawnie. Każdy krok musi być wyważony. Dlatego naszemu samochodowi MST już czas udać się na swoje miejsce. Życzymy mu powodzenia. Nareszcie! Jestem już od dawna gotowa. Szczęśliwego lotu! Start odbył się dobrze. Dzięki terminowej pomocy Bibi, samochód MST mógł dokonać nagrania i wysłać zdjęcia lotu rakiety na cały świat. Miliony ludzi to zobaczyli. A wszystkim uczestnikom startu, w tym i naszemu niezbędnemu mistrzu Bibi, wydano pamiątkowe medale za ten wkład, co oni wnieśli w to wielkie wydarzenie. Pomoc dla karetki pogotowia. Karetka pogotowia dlatego nazywa się pogotowie, że wywołują ją, gdy komuś bardzo jest źle. I ona zawsze jest gotowa na wezwanie. Często czas liczy się w minutach. I wtedy karetka jedzie na czerwone światło, jeśli to nie grozi wypadkiem. A inne maszyny muszą ustąpić jej drogę. W takich sytuacjach karetka powinna włączyć światła i dźwięk syreny.
Ci, którzy udzielają pomocy innym, też czasem potrzebują pomocy. Kto pomoże karetce? Oczywiście, że Bibi. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Ale prędkość! Co się stało? Jeśli się zatrzymasz, będzie mi łatwiej ci pomóc. I karetka opowiedziała Bibi, jak w drodze na wezwanie u niej wyłączył się alarm i syrena. Z trudem przebierając się przez szeregi samochodów, przyjechała na wezwanie na czas. Ale z uszkodzonym migaczem nie będzie mogła jeździć na wezwanie alarmowe. Tak, zgadzam się. To bardzo niedobrze, że nie możesz pomóc temu, kto na ciebie liczy. Zaraz podłączymy komputer i zobaczymy, co z twoim migaczem. Tak, wszystko jest jasne. Migacz ma uszkodzoną elektronikę. Z tego powodu nie działa, a syrena nie wyje. Trzeba go wymienić, to jak najszybciej. Czeka cię pilna praca. Teraz musimy wybrać nowy migacz. Lub, poprawniej mówiąc, nowe migacze. Bardzo jasno świeci, prawda? Tak, ale nie chcemy przecież oślepić wszystkich wokół. Nie nadaje się. A ten migacz? On też ma kolor niebieski. Tak, ale nie pasuje do budowy karetki. Nie da rady go przymocować. No a ten? Niby powinien pasować. Potrzebujemy. Wstawmy go na miejsce. Teraz możemy zgłosić dyspozytorowi, że jesteś gotowa do pracy. Odbiór! Czy mnie słyszycie? Odbiór! Wygląda na to, że radio też jest zepsute. Karetka bez komunikacji nie jest w stanie przyjąć wezwania od dyspozytora i skontaktować się ze szpitalem, aby poinformować, że wiozą pacjenta. Wstawimy ci radiostację nowego modelu. Będzie działać lepiej od starej. Musimy tylko dobrze wybrać. Ho-ho. To wspaniałe urządzenie. Niezawodne i trwałe. A kabel telefoniczny będziemy ciągnąć poza samochodem? I ciągle wplątywać w koła. Nie, dziękuję. Może ten przyrząd się nadaje? Dla niego przewody nie są potrzebne. Łapie sygnał na duże odległości. Nie, nie możemy tylko odbierać informacji. Musimy też na nie odpowiadać. Ten się nie nadaje. Może być ten? Hurra! W końcu to, czego potrzebujesz. Gotowe. Kontrola! Odbiór! Jak mnie słyszysz? Słyszymy dobrze. Odbiór! Karetka jest gotowa jechać na wezwanie. Świetnie. Bardzo dziękuję, Bibi. Powtórz! Wielkie dzięki! Proszę! Gotowy, by pomagać. Dzięki szybkim i umiejętnym działaniom Bibi, karetka znowu może udzielać pilnej pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują. I jeszcze zrozumiała, jak ważne jest i fajnie, gdy ci są gotowi przyjść na ratunek. A Bibi właśnie zawsze jest gotowej do pomocy. Dziękuję ci, Bibi! Jak Bibi pomogą samochodowi przygotować się do wakacji. Piękny, słoneczny letni dzień. Spójrzcie, wszystkie samochody śpieszą wyjechać z miasta, aby wesoło spędzić wakacje. Zobaczcie, wydaje się, że ten samochód nie śpieszy wyjechać z miasta. Może dlatego jest taki smutny.
Trzeba po prostu przygotować się do wakacji. Nie musisz się martwić. Raczej udaj się do warsztatu Bibi. On ci pomoże. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku. I wszystko jest w porządku. Dziś u Bibi było dużo wolnego czasu, ponieważ wszystkie samochody wyjechali na wakacje, więc udało mu się posprzątać w swoim warsztacie. Pięknie! Wow, myślałem, że już wszyscy wyjechali na wakacje. Dlaczego wciąż tu jesteś? I samochód opowiedział Bibi, jak wraz ze wszystkimi chciał pojechać na wakacje w góry lub nad jezioro. Jak chciał zabrać ze sobą łódkę lub rower, ale zupełnie nie ma gdzie to umieścić, bo do bagażnika oni się nie zmieszczą. Aha! Czyli wszystko jasne. Nie martw się. Szybko przygotujemy cię do wakacji. Tak więc, od czego powinniśmy zacząć? Na sam początek należy do tyłu dołączyć hak holowniczy. Jest to specjalna część, która pozwala samochodowi podłączyć przyczepę. Doskonale! Teraz będzie można przewozić przedmioty, które nie zmieszczą się w bagażniku. Na przykład, jeśli samochód wybiera się nad jezioro, będzie mógł zabrać ze sobą łódź. Ale do niej trzeba dobrać odpowiednią przyczepę. Może ta podejdzie? Się do ciągnika. Wtedy może taka? Też się nie nadaje. Jest zbyt mała. Łódź się tutaj nie zmieści. A może to ta? Uhu! To jest właśnie to, czego potrzebujesz. Teraz należy dołączyć do dachu specjalne uchwyty, za pomocą których będzie można zamocować na dachu rowery. Mogą się przydać na wakacjach, co nie? Spróbujmy te. Nie, to nie pasuje. Taką kratkę używa się do grillowania. A co na to powiesz? Nie, to są kraty do okien. Wtedy może ta opcja. Bezpiecznie wyruszać na urlop. Nie zapomnij zabrać wszystkiego, co potrzebne. Spędź fajnie wakacje. Pa, pa. Teraz samochód ze wszystkimi udał się na wakacje. I spędził czas bardzo fajnie, bo miał ze sobą wszystko, czego potrzebował. Dziękuję, Bibi! Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!